Jeżeli ktoś z was oglądał poprzedni materiał, to najprawdopodobniej wie, co będziemy dzisiaj robić. A mianowicie, moi drodzy, z mojej fontanny zniknęły 4 głowy smoka, które musimy dzisiaj odnaleźć. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, detektyw. O nie, nie mam skina. No powiem tak, przez przypadek niestety musiałem usunąć skin detektywa Shiby i go nie mam, dlatego dzisiaj będziemy musieli rozwiązać go w normalnym skinie, kurde, przepraszam. Ale jeżeli ktoś z was jest na tym kanale i jeszcze go nie subskrybuje, to zachęcam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam też na streamy na Facebooku, które są codziennie, ja już nie gadam. Zaczynamy, moi drodzy, mamy tutaj zagadki. Cześć Nex, ostatnio coś tam, dlatego szukaj swych głów w największej konkurencji, powodzenia przyjacielu. Dobra, czyli pierwsza konkurencja, jak coś to Jawor to zrobił, znaczy pierwsza konkurencja, pierwsza pod odpowiedź prowadzi nas do Hegemona Bożego, czyli musimy polecieć do marketu i pewnie gdzieś w markecie powinna być jakaś podpowiedź, także uwaga, jestem w markecie, ha, tfu. I tak, tutaj nic nie ma, tutaj jest jakiś beacon losowy, którego, czekajcie, to chłop dał cenę 460 diaks i myśli, że ktoś mu to kupi. Nie wiem, tylko tyle mam do powiedzenia, jeżeli o to chodzi. Okej, okay, tutaj nic nie ma, to są jakieś wózki sklepowe, tutaj też tego nie ma. Tu jest kot, dzień dobry panie kocie. I jak pójdziemy na tyły sklepu, no goddammit, czy na tyłach sklepu może to być? O, tutaj coś mamy. Brawo, trafiłeś do największego rywala swego, który cię powoli wygryza z rynku, kolego. Jednak nie tutaj jest twa zguba, szukaj lasu z lotu kruka. Lasu z lotu kruka, what the fuck. A! Lasu z lotu kruka, dobra, w sensie kruk, czyli to w sumie nie wiem, czy to jest kruk, czy to nie jest kruk, ale paszel jest jakimś gawronem śmiesznym. Więc wydaje mi się, że to może być tutaj, tylko czy tutaj jest las jakiś grubszy, głębszy? Uwaga, polećmy na samą górę. Czy widzę jakieś tabliczki? Uwaga, 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 uwaga. Czy myślę dobrze? Wydaje mi się, że tak, ale... Tutaj tego nie widać póki co, niestety, ale zobaczcie, jak tu jest ładnie rozbudowane wszystko. No ale niestety tabliczek tutaj nigdzie nie ma póki co, a szkoda. Teraz tylko pytanie dnia, czy Jawor byłby takim chamem, jak ja byłem chamem i bym chował te zagadki po prostu w takich losowych różnych miejscach, ewentualnie może ja źle myślę po prostu. W sumie, bo to nie jest las, co nie? To jest po prostu... To jest po prostu jedno wielkie drzewo, ale to nie jest las. Chociaż z drugiej strony, Jawor zrobił piosenkę, w którym użył słowa botka, który nie istnieje, więc w sumie jego liryczne umiejętności wierszowe nie są zbyt dosadne. Kurde, no tutaj tego nie ma. Ej, no moment faka w tym momencie strasznego. No, jeżeli ja źle myślę i w ogóle szukam w złym miejscu, to jesteśmy w dupie. Ej, serio, znalezienie tego jest niemożliwe, jeżeli on ukrył gdzieś to. Przecież to może być wszędzie. Może na dole gdzieś po prostu, bez żadnego bawienia się wchodzenia na górę. Ej, no to nie wiem, no to czuję się ograny, nie wiem. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, nie mam pewności, czy ja dobrze myślę, bo z jednej strony może być to prawda, a z drugiej strony nie musi być to prawda, więc mam strasznego mindfucka. Okej, okay, z czystej ciekawości i szacunku do waszego czasu sprawdziłem, czy tutaj przypadkiem na Kwadratowa TV nie ma jakichś tabliczek i chyba źle myślałem, bo żadnej nie znalazłem. Dlatego musimy się wrócić i sprawdzić jakieś kolejne miejsce. Ej, ale serio, nie mam pomysłu już na żadne inne. W sensie serio, no to jest mega trudne, czekajcie, jeszcze raz, przeanalizujmy jeszcze raz to samo. Brawo, trafiłeś do największego rywala swego, który cię powoli wygryza z rynku, kolego. Jednak nie tutaj jest twa zguba, szukaj lasu z lotu kruka. The fuck? Czyli nie wiem, no mamy polecieć, zakładam, i szukać jakiegoś lasu, no ale przy tych lasów to jest pełno. No tutaj na przykład mamy las, no ale no nie wiem. No czekajcie, no udajmy się na jakiś wysoki punkt, na przykład tutaj. No i gdzie może być las? No tutaj to nie jest las, bo to jest jedno wielkie grifowisko. Tutaj też nie ma żadnego lasu, tu są wszystkie jakieś budowle, jakieś hotele, nie hotele, tutaj coś Jasiek ma, to też nie jest las. Tutaj też nie ma lasu, ej nie wiem, serio, pojęcia nie mam. Ty może tam? No ale z lasu, z lotu kruka, to nie jest las, tylko to jest jakieś gówno po prostu, które tam stoi. Czekajcie, polećmy tam na górę. I może coś zobaczę, bo bez kitu jest taka lipa. Dolecę? Jasne, że nie dolecę. Aha, no właśnie, dolecę, ta no, ginąc chyba. Siema, zostawcie mnie, proszę, ja nic nie zrobiłem, dajcie mi żyć! Gratulacje, no jest dobre, no ale to jest zagadka od Evrona, którą zrobiłem miesiąc temu, co nie? Tak, zobaczcie, to jest 8 października, mamy 11 listopad, więc no. Więc to na pewno nie jest to, no ale... Kurde, nie wiem.
las. Może tutaj? No ale to też nie jest las. To są pięć drzewek rozsadzonych losowo. To jest zagadka numer dwa, pewnie z iluś tam możliwych. I ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Lasu mam szukać. Kazał mi lasu szukać, rozumiecie? To w Minecrafcie. O, wow. Nie wiem, serio. Z lotu kruka szukaj lasu. XD. No nie wiem, tu mamy las, powiedzmy. I czy, no czy las, no mini lasek jakiś. No i czy tutaj jest moja podpowiedź? No nie ma, ej, serio, to jest coś z tym jest nie tak, naprawdę. Naprawdę coś tu ewidentnie nie gra. Ale z lotu kruka, no nie wiem, no z krukiem mi się tylko paszel kojarzy, kurde. No dobra, mamy tutaj las, no i co? No i czy tutaj coś znajdziemy? Oczywiście, że nic tutaj nie ma. Uhu, wspaniała zabawa. Okej, moi drodzy, widzę tabliczki. Ale Jawor, masz bana za to. Ale masz, stary, bana za takie traktowanie ludzi. Czekajcie chwilę, potrzebuję brzuzek. I teraz tak, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć. Gdzie to było? Ja nie mogę. 30 minut tego szukałem, serio. Las z lotu kruka. Gdzie tu jest las z lotu kruka? Czemu to nie jest dom Paczola? Mówisz o kruku. Nie ma innego kruka na serwerze. What the fuck? Jesteś o krok bliżej piesku, jednak nie ma tu głów kresu. Nie wiem, czy piesku kresu mu się rymuje, czy mi się coś nie zgadza w głowie. Ale słyszałem, że na jednej legalnej pustyni powinieneś szukać skrzyni. Z tego co mi wiadomo, na mapie w borderze jest początek jednej pustyni, od kiedy powiększyli tą mapę. I ona była gdzieś tutaj. Ja kiedyś tam robiłem zagadkę Intashiemu. O, zobacz, co to jest? O, wow, ej, tu mnie nie było jeszcze nigdy. Kogo to? Halo? Jay Dąbrowski, o kurde! Ej, to niedawno w sumie, ej, o, ty pojęcia nie miałem, jak on być cztery, o, wow. Ja już sobie wyspę zrobił, zobaczcie, ale przeładne to. Aczkolwiek, o, zobaczcie, tutaj jest ten jeden wielki grif. I tutaj, z tego co wiem, można polecieć bez wszystkiego. O, dzień dobry, to chyba to. Chyba, tak, miejmy nadzieję. Przykra śmierć, autorstwa Jawor, oryginał. Uwaga, otwieramy. Ostatnio słyszałem, że zginąłeś i wszystko straciłeś. Bardzo ci współczuję. Jednak pokory się nie nauczyłeś, dlatego tutaj dalej twych głów nie ma, ale szukaj wewnątrz potworka, który doprowadził do śmierci piesiora. Okej, okay, Endermana, tak? Chyba? Chyba tak, chyba Endermana, także to jest obok Jaśka. Aczkolwiek, moi drodzy, jedna ważna rzecz do sprostowania, okej? Okay? Mianowicie, chodzi mi o te tabliczki, zobaczcie. Cześć Nexe, ostatnio narzekałeś, że Hegemon pokazuje swoje bogactwo, a sam to robisz, nie jest to fajne. I ja przepraszam bardzo, Hegemon pokazuje swoje bogactwo diamentami. Głowy smoka to nie jest pokazywanie bogactwa. Fajnie, że zniszczyłeś po sobie, by the way, przyjacielu. Głowy smoka to nie jest pokazywanie bogactwa, tylko to jest pokazywanie odwagi. Jakim odważnym człowiekiem jestem, że latałem i zabijałem te smoki tylko dlatego, żeby mieć je właśnie u siebie w chacie. To nie jest ani trochę pokazywanie bogactwa, tylko pokazywanie wytrwałości, odwagi i wszystkiego innego, a bogactwa nigdy w życiu. Tu jest pokazywanie bogactwa. Tu jest pokazywanie odwagi, okej? Okay? To musieliśmy sobie wytłumaczyć, dobra, a teraz musimy się udać, moi drodzy, tutaj. Chyba. To właśnie przez niego zginąłeś, dlatego teraz możesz wyzwać i wybrać się do najmniejszego domu z obsydianu. Okej, okay, dobra, czyli to jest proste. Dom z obsydianu mamy tutaj, także easy, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I teraz pytanie dnia, gdzie tym razem ukryłeś mi tą wspaniałą zagadkę? Za jakim drzewem tym razem? Okej, okay, tutaj mamy dom. Głowy smoka ukradłem ci, miła Głowy smoka ukradłem ci ja, miła papuszka, i pewnie już byś chciał je odzyskać, ale papuga ufa tylko swym mniejszym braciom, dlatego proponowałbym u nich poszukać. Okej, okay, mniejsi bracia, czyli pierwsze co mi się rzuca do głowy to dom Evrona. Ponieważ Evron ma Piotra i Patolka, dlatego cyk do Evrona lecimy. Ty zobaczcie w ogóle, co tutaj się buduje. Ej, tego wczoraj nie było, kto to stworzył? O, Zipek to zbudował, o kurde. Zipek tutaj coś fajnego buduje, kolacko. Mam czasami wrażenie, że ja w domu Evrona bywam częściej niż on sam. Dobra, to chyba było gdzieś tutaj. I on tutaj ma te swoje papugi. Tutaj jest trzymany Piotr oraz tutaj jest trzymany Patolek. I teraz pytanie dnia. Czy dobrze kminie? Bo jeżeli nie kminie dobrze, to jest średnio, bym powiedział, okej. Okay. Pandę ma w ogóle, zobaczcie na to, Staś! Siemka, panie Stasiu. Tu zombiaka, słuchaj, jakiego, dobra, jakiegoś. Okej, moi drodzy, udajmy się do Patolka. Patolek chyba był gdzieś wysoko, z tego co wiem. I już tutaj widzimy, moi drodzy, że chyba miałem rację, bo kolor tabliczek i czcionka się zgadza. Evron, please, niż to zagadka dla Nexa. Dlatego twoje głowy są ukryte w krowiej hodowli psa. Ogółem te papugi
Muszą i czekają, tam już wszystko na ciebie czeka. The fuck? Krowa, hodowla, psa. W sensie, że... Jezu, nie gadajcie, że on mnie w chacie to zostawił. Nie, no prankujecie mnie teraz w tym momencie, czekajcie. Ej, jestem w ogóle w szoku, że Evron ma pandę. Naprawdę, jestem w szoku. I kolasko w sumie, bo to chyba jedyna panda na serwerze. Gratulacje, proszę tak się nie chwalić swym bog... Dobra, Jawor, jesteś pijany. Jeżeli dla ciebie pokazywanie swojej odwagi i pokazywanie swojej męskości, że byłem w stanie zabić 4 smoki, to jest bogactwo, to nie wiem, stary, żyjemy chyba w innym uniwersum i to słowo ma inne znaczenie, naprawdę. No nic, moi drodzy. No nic, Jawor, wywołałeś... W sumie nie ma co wywołać wojny, bo ta wojna się skończyła, zanim się zaczęła. KMWTW, kto oglądał odcinki, ten wie. A teraz, moi drodzy... Przyszedł najlepszy czas na zasubskrybowanie tego kanału. Zachęcam bardzo gorąco, jak ktoś jeszcze z was tego nie robi. Przyszedł oczywiście najlepszy czas, żeby zniszczyć te wspaniałe zagadki. To wspaniałe, robiłem je dobre 50 minut. I postawienie tutaj 4 głów smoka, tak jak były. Ponieważ to nie jest bogactwo, to jest pokazywanie swojej odwagi. Ty chyba źle stoisz. Dokładnie, moi drodzy, teraz stoją wszystkie dobrze. Fontanna endowa została skończona. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Pa, pa.